Jestem w ogóle fanem takiej tezy, może w ten sposób staram się trochę odmłodnieć, że uczymy się przez całe życie i dla mnie pewne rzeczy ciągle, mam wrażenie, odkrywam. Dla mnie ta książka czy tego typu książki są jakby odkrywaniem albo dojrzewa we mnie jakby sposób patrzenia na historię naszych ziem odzyskanych. Olej, Marcin Sawicki, witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszej rozmowie chcielibyśmy poruszyć temat lektury kolejnej, bo tak niedawno mówiliśmy o jednej z nich, która jakby bardzo duży wpływ wywarła i wywiera na nasze życie, mianowicie książka Filipa Springera, Miedzianka, Historia znikania. I opowiemy o tej książce, bo ona nam towarzyszy od ponad chyba 10 lat i na nowo pojawiła się w naszym życiu. I o tym chcemy opowiedzieć i też chcemy powiedzieć, dlaczego wydaje nam się, na przykład dla nas, jest to jakby dla mnie, dla Oli, każdy z nas powie trochę jakby pod swoim kątem, historia warta opowiedzenia i podzielenia się z naszymi dzielnymi słuchaczami. Mianowicie, nie chcemy spoilerować, ale jest to książka, po pierwsze, nie boimy się w jakiejś mierze spoilerowania, bo to, co jest takiego odważnego też w tym tytule, Miedzianka, historia znikania, on opowiada o finale, zaznacza jakby finał tej książki w tym tytule. I ważne, że wsłuchujemy się w historię tego znikania. I to jest opowieść o miejscowości Kupfenberg, dzisiaj znana jako Miedzianka, i historia, jak miejsce, które żyło, które było dużą społecznością, które było miastem, które jeszcze było miastem w czasach Prus, które było jeszcze miastem w okresie międzywojennym, po prostu zniknęło. Jak to się stało? To jest historia o ludziach, którzy tam żyli, o dwóch parafiach, dwóch wyznań, które tam funkcjonowały, o ludziach, którzy się organizowali, mieli swoje stowarzyszenia, organizacje, przedsięwzięcia, biznesy, browary. I jak to się okazało, że teraz tej miejscowości nie ma. Ale to jest jeden aspekt, ale dla mnie taki jakby też kluczowy aspekt, który dał mi jakby dużo, dużo pokory. To jest także opowieść o tym, że czasami jak coś robimy w życiu, wydaje nam się, że jesteśmy tacy niezamienialni, tacy niezniszczalni i że w jakiejś mierze wagę temu, co robimy, nadaje to, czy to będzie istniało. Ta książka jest książką, która mimo swojej jakiejś, wydaje się, smutnej historii, powoduje, że trochę odrywasz się od tego, że to pomnik określa to, kim byłeś i jaki byłeś, jak wyglądało twoje życie. To jest książka w jakiejś mierze czasami może melancholijna, ale też na przykład mi osobiście da odwagi. Jeszcze Ola, zanim ty coś powiedz, bo ja tak na początku ten dominuję, to chciałem powiedzieć o naszej wizycie teraz, ale może ty trochę o książce, a później opowiem teraz o naszej, później powiem o wizycie, jaką nam się zdarzyło odbyć po 10 czy 12 latach po przeczytaniu tej książki. To może ja nawiążę, nic nie mówiąc o wizycie, ale rzeczywiście ta książka w naszym domu już jest od dłuższego czasu, myślę, że kilka lat. Ja się do niej przymierzałam zaraz wtedy, gdy ona do nas trafiła, ale jakoś nie zatrzymałam się na niej, może w taki sposób powiem. I w pewnym sensie dzisiaj się bardzo z tego cieszę, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, Marcin, odwiedziliśmy to miejsce. A u ciebie chyba warto zacząć się do odwiedzin, bo w zasadzie... I właśnie jestem po prostu tak bardzo poruszona tym, że najpierw tam byłam, tak, i następnie dopiero zaczęłam się zagłębiać w lekturze. Jest to, wydaje mi się, że może też ze względu na to, że ja też jestem takim wzrokowcem, ja bardzo dużo chłonę przez patrzenie. I teraz ja, czytając tę książkę, mogłam odnosić się do konkretnie tych miejsc, które tam się, do których dotarliśmy, które próbowaliśmy rozpoznać. I zrobiło to na mnie i robi to na mnie gigantyczne wrażenie, do tego stopnia, ja nawet nie wiem, czy nazwałabym to tak jak ty, że melancholina. Być może również przez to, że jest tutaj kawałek takiej chyba mojej czy naszej osobistej historii, jeszcze związanej z losami rodzinnymi, z losami mojej mamy i mojej babci, które
które po powstaniu warszawskim zostały wygnane, zostały bezdomne i tam znalazły miejsce w okolicach, no nie dokładnie w Miedziance, ale na tych terenach, i gdzie ta opowieść o tym kilkuletnim mieszkaniu na ziemiach zachodnich u nas zawsze pracowała w naszym domu. Mama odnosiła się, bo to był czas, kiedy mama tam zawiązywała pierwsze przyjaźnie. I my właściwie od niedawna zaczęliśmy w tamte regiony jeździć, bo my tak nigdy w tamtą stronę nie ciągnęliśmy. I ta Miedzianka zrobiła wielkie wrażenie na mamie, prawda? Ja wtedy nie dotknęłam jej. A teraz ta wizyta i może ty opowiedz o tej naszej wizycie. Bo to jest tak, że marzyło nam się od przeczytania tej książki, mm-hmm. jakby pojechanie tam. Ola się nasłuchała ode mnie, tak. A teraz jakby... Ty byłeś przewodnikiem czytasz, tak? naszym. Ale generalnie... Tam ciężko nawet powiedzieć, że ciężko być przewodnikiem po tym miejscu, tak. bo jakaś taka prostota i lakoniczność tej historii polega na tym, że tam teraz nie ma wielu rzeczy do oglądania. Bo ta Miedzianka, ta opowieść to jest historia o znikaniu. I to miejsce zniknęło. Tam masz ze zdumieniem, szukasz rynku, szukasz kamienic, szukasz ulic, w przestrzeni, w której wydawałoby się jakby jakimś jednym wielkim, zawsze istniejącą łąko lasem cudownym, z dwoma czy trzema domami, pozostałościami po różnych historiach. Mm. Też jest to, że takie a propos jeszcze samej książki, to sposób jej napisania, ja powiedziałem, melancholijny. Ona jest dramatyczna, jest czasami tragiczna, a czasami taka bardzo dokumentalno-historyczna, czasami reportażowa, ale składa się. Philip Springer ma taką umiejętność, że jakby buduje pewne historie, które wyglądają prawie jak fabularne, jak bajki. Buduje je z opowieści, które słyszy od ludzi, które przytacza, i dokumentów, które ma, i zdjęć, które, czy rysunków, czy litografii, które ogląda. I w związku z tym to jest taka niezwykły taki dar uplastyczniania tego, taki, nie wiem, jakby to nazwać, pisarsko-fotograficzno-graficzny, że ta historia też jest taka bardzo żywa i dotykasz tych ludzi. Jak jest ten fragment, że ktoś buduje jakiś, nie wiem, klub albo stowarzyszenie strażaków, albo szkołę, albo drugą parafię, albo buduje coś, albo historia odzyskania dzwonu, albo coś tam, albo kopalnię, albo rozpoczyna jakiś biznes, albo prowadzi browar. To są, każdy z tych wątków jest jak na jakiś film, ale z drugiej strony tak jakbyś widział siebie albo ludzi, których masz dookoła, gdzie każdy z nas ma różnych pomysłów, które są całym naszym takim kosmosem, całym takim wszechświatem. Mhm. I one są wszystkim dla kogoś, a później gdzieś znikają. A z drugiej strony też, to jest coś niesamowitego, taki przykład dla mnie, może taki bardzo, wydaje się, w porównaniu z tymi dramatami ludzkimi, taki prosty, ale jednak takiej czasami bezwarunkowości urzędników, czasów, polityki, ideologii. To jest taka historia browaru, który istnieje w tym Kupfenbergu. I ten browar był prowadzony przez Niemców, był bardzo jakby dobrej jakości, cudowny, ale ci browarnicy po wojnie, którzy to przyjęli też częściowo polscy, stworzyli kolejną cudowną markę, jakby kontynuowali tradycję tego browaru. I ten browar jeszcze istniał w latach 50. Na dodatek piwo z tego browaru zdobyło trzecią nagrodę na targach Monachium, tego festiwalu piwa. I wydawałoby się, że nic, tylko historia, która ma się rozwijać w takich czasach komunistycznych jakichś tam, no to będzie cudowne. Tak. Ale okazało się, że nie, to też kolaps. Ale to, co nas też jakby zachwyca jakby w tej książce, że tak książka opisze o znikaniu, ale jednocześnie jest zalążkiem nowego życia. Bo okazuje się, że ona tak to rozrabiała w ludzkich pamięciach, refleksjach, że wielu ludzi z powodu tej książki jedzie do Miedzianki. A może jeszcze, bo to... Dobra, to jest... To może ja bym jeszcze dodała, żebyśmy nie przeskoczyli od razu. Jak już przy tym browarze byłeś, taki bardzo piękny obraz, który mi też zostaje z tej książki, którym posługuje się Springer zupełnie nieprawdopodobnie plastycznie. I on zaczyna opowieść w pewnym momencie od tego kapsla, który dostał, tak? I na bazie tego kapsla, tego korka od tej butelki, która kiedyś była korkiem od właśnie... Tego, kapslem od piwa? Kapslem od piwa, tak? Rozwija tę historię i tak ja po prostu powiem tak, ja czytam tę książkę, bo jeszcze nie doszłam do końca, ale jestem pod takim wrażeniem, nie jestem w stanie
czytać jej, wchłonąć jej naraz w dużej ilości, przeczytać jej w 2 dni, bo pewnie by się spokojnie dało. Ja ją czytam fragmentami, nie mogę jej czytać wieczorem też. Jest to kawał tak trudnej historii, która we mnie nieprawdopodobnie pracuje też, a jednocześnie no co chwila przerywam, co chwila o tym rozmawiamy i chcę powiedzieć, że jak myślimy o tym, jak uczyć się historii, jak sięgać do historii, do faktów, jak dzieciom naszym przekazywać historię, to jest kawał tak nieprawdopodobnie, prawdziwie przekazanej naszej historii, bardzo niedalekiej historii, bardzo też odległej, tak? Bo tutaj jest ta historia rozciągnięta jeszcze setki lat XV wieku, tak. Ale teraz mi chodzi o ten ostatni fragment, który no gdzieś myślę sobie, że potocznie tu odzyskaliśmy ziemię, tam trochę straciliśmy, tu się przenieśli ci ze wschodu, jedziemy do Beskid Niski, widzimy te łemkowskie chaty opuszczone, tu się przenieśli, wiemy, że to wszystko się tak odbywało, że zastawali pięknie wyposażone, niesamowite domy z wodą w kranie. Nagle się dotykamy po prostu tego, jak to się działo, co się działo wkoło, historię konkretnych ludzi. Jest to tak przejmujące i tak myślę sobie, że też bardzo osobiste dla każdego z nas, jak to czyta. I tak jak powiedziałaś, to jest jakby niezwykłe, bo to jest historia tak opowiedziana, nie jest jakimś monopolem naprawdę. To nie jest tak, że ktoś składa to robi takie założenie. Teraz wam opowiem, jak było naprawdę. Albo do tej pory wszyscy kłamią, to jest coś tam. Nie, nie ma w ogóle żadnego opisu, czy ktoś fałszuje, nie fałszuje historię. Tak. Doesn't matter. To nie, to istnieją historie poszczególnych ludzi. Tak. Istnieją dokumenty i obrazy. I on nam to przekazuje. Jakby co my z tym zrobimy, czy my się utwierdzimy, jakimś swoim poglądzie, zmienimy. To jakby jest twoja sprawa. On tylko przygotował nam zestaw opowieści ludzi, nawet te opowieści ludzi są jakby z obu stron. Jest przykładowo pani jakaś tam wójt, która była oskarżana przez mieszkańców, że zrobiła to i tamto i zniszczyła tą, załóżmy, w jakimś etapie tą miedziankę. Jest opowieść tej pani wójt, która powiedziała, że robiła to i to, a dlatego właśnie. Tak. Ale z kolei on nie walczy o jakiś wielki obiektywizm czy subiektywizm. On po prostu opowiada tą historię z relacji ludzi i dokumentów, do których miał po prostu dostęp. Ale to, co Ola, ty mówisz, dla mnie to też jest takie niezwykłe. Jestem w ogóle fanem takiej tezy, może w ten sposób staram się trochę odmłodnić, że uczymy się przez całe życie i dla mnie pewne rzeczy ciągle, mam wrażenie, odkrywam. I dla mnie ta książka, czy tego typu książki są jakby odkrywaniem, albo dojrzewa we mnie jakby sposób patrzenia na historię naszych ziem odzyskanych. One są pasjonujące. Tam, nie wiem, ostatnio przeczytałem też bardzo ciekawą rzecz, takie reportaże dotyczące ziem odzyskanych, albo chodzi o takie zachodniopomorskie z wieku XIX do XXI. No pasjonująca historia i to się jakby w to wszystko wpisuje, choć tam jest mniej melodramatycznie jak tutaj. Ale generalnie, tak jak Ola powiedziała, dla mnie to jest podręcznik do historii, który jakby pokazuje ten trud i oceny i życia. A z drugiej strony jeszcze jedną rzecz, że pewne bardzo trudne i dramatyczne rzeczy dzieją się czasami po prostu, tak po prostu. Tak. I czasami ta ludzka, czasami zła wola, albo czasami ludzka dobra wola jest po prostu tak po prostu. A czasami też te tragedie wydarzają się nam albo obok nas też tak po prostu, takie niezauważone. Ktoś ginie, ktoś umiera, ktoś przeżywa jakieś cierpienie i zostaje z tym sam. I ta książka opowiada o miejscu, ale przede wszystkim opowiada o ludziach, po których coś zostało albo coś nie zostało. I dlatego też, to o czym teraz mówisz, dlatego też ta historia, ta opowieść nie pozostawia nas obojętnym. My nie jesteśmy w stanie jakby obok tego przejść. My to przeżywamy razem, my sobie to jakoś, myślę, wyobrażamy, my to przekładamy na nasze życie, my szukamy naszej historii, naszych rodzin, co się wtedy działo, gdzie my wtedy byliśmy. I myślę, że jakby wracając do tego, co chciałeś, dlatego być może to, co teraz się dzieje w Miedziance... Tak, bo to, co nas, jakby tak, mieliśmy świadomość, że
Zresztą niektórzy ludzie, których spotkaliśmy tam wyjeżdżając, mówią, że jest to w cudzysłowie taki, to jest wcale nie snobistyczny klub ludzi, którzy mówią, czytałeś Miedziankę i wiedzą mniej więcej o czym mówią, bo opowiadał nam o tym, bo spotkaliśmy ludzi, którym ta książka zmieniła życie na tyle, że zafascynowani tą historią z różnych powodów, czasami nie dociekamy jakich, bo nie znamy tak dokładnie tych ludzi, tak. Wracają i coś tam robią. Że mieliśmy okazję zjeść obiad w miejscu, w którym powstał browar na miejscu starego browaru. To jest inny browar, on inaczej wygląda, ale stara się kontynuować te tradycje. Fotografie tych starych miejsc i jest piwo z Miedzianki, prawda? Są jakieś różne rodzaje, które nadal można pić, które można w różnych miejscach kupić, ale czyli załóżmy, ktoś wraca, inwestuje dużo pieniędzy i ma jakieś marzenie, ale to widać, że to nie jest tylko biznesowe marzenie, tylko że za tym wszystkim jest jeszcze pragnienie odtworzenia jakiejś legendy, może zbudowania i wykorzystania finansowo tej legendy. Nieważne, w każdym razie efekt cudowny powstaje. No niezwykłe to spotkanie z panem księgarzem, prawda? Księgarni czynnej tylko w weekendy. Powiedz tak, Marcin, to też jest, bo zobaczyliśmy na mapach Google, że pokazało się, że jest takie miejsce, miejsce, które jest takim dziwnym miejscem, księgarnią, domem kultury, domem w zasadzie czymś prywatnym, który jest w formie takiej wieży górniczej, takiego szybu. I okazało się, że właśnie osoby, które to jakby zbudowały, przeczytały tą Miedziankę i zapragnęły pojechać do Miedzianki, zakochały się w Miedziance i zapragnęły tam zamieszkać i szukały pomysłu na dom. I w pewnym momencie pomyśleli o tym, że z racji tego, że tam bardzo mocno przewijają się te wątki górnicze, od złota, srebra po uran, niestety w ostatnich latach istnienia Miedzianki, to pomyśleli, czy by nie zrobić właśnie takiego takiego szybu. I pojechali do jednego ze bardziej znanych architektów na Śląsku i właśnie tam zagrało to hasło. Czy czytał pan Miedziankę? Czytałem. I doszło mentalnie do porozumienia. Tak. I on mi wymyślił, słuchajcie, no jest dom w kształcie szybu, który jest tam w tej wsi niedaleko szkoły, w której funkcjonuje księgarnia, która działa, zdaje się, tylko w weekendy, w soboty i w niedzielę w określonych godzinach, która w jakiś sposób pielęgnuje tą opowieść i historię tej wsi, na nowo ją buduje z ludźmi, którzy tam przyjeżdżają w miarę systematycznie. Nie pytaliśmy tych państwa, jak często bywają tam, czy mieszkają na stałe, czy się przeniosą, ale generalnie widać, że na tyle jakby ta myśl, ta historia stała się mocna w ich życiu, że zapragnęli tam mieszkać, nie tylko przez walory turystyczno-krajobrazowe, górka czaskich. Zresztą bardzo, bardzo ciekawe spotkanie z tym człowiekiem, z księgarzem, powiedzmy, bo on nam polecił książkę, o której powiedział, że właśnie tu byli u niego państwo, biolodzy czy ktoś, tak. I oni polecili, więc on tę książkę sprowadza i my ją kupujemy. Ty opowiadałeś o Okrążmy Świat raz jeszcze, tak? I tak się śmieję. Być może tę książkę już pan sprowadził i też, czyli ta księgarnia żyjąca takim życiem też ludzi, którzy odwiedzają. Warto po prostu, jak może komuś się uda to miejsce odwiedzić, to zajrzeć tam tak, parę metrów w bok książki, od taki, głównej drogi. Taki bardzo osobisty wybór jest, więc cudowny. Także chcemy, no mi się wydaje, że, ale poza taką historią historii, że prawda, tu się skończyło, tu jest książka, ta książka zmienia życie wielu osób poprzez jakąś refleksję albo przez rzeczywiste ruchy, które ludzie wykonują, żeby tam pojechać, budować się, zmieniać, odtwarzać, być przewodnikiem po Miedziance. Ale dla mnie, przyznaję, jest to taka historia, która uczy mnie w jakiejś mierze, dała taką wolność i dała taką refleksję, jeżeli chodzi o takie poczucie takiej wielkiej sprawczości albo tego, że te ślady i tropy, jakie zostawimy po sobie, muszą przeżyć. Nie wiemy, w jakiej formie przeżyją i nie zawsze muszą, a jednocześnie z takim jakby szacunkiem dla tych wszystkich ludzi, którzy starali się budować tam dobro. Aczkolwiek nie ma co ukrywać, że jest to historia też bardzo wielu ludzi, którym towarzyszyło tam zło. Także właściwie trudno nawet
podsumować. Tak, to jest inaczej. Po prostu bardzo, bardzo gorąco zachęcamy, bardzo osobiście zachęcamy do przeczytania tej książki, do odwiedzenia Miedzianki i do takiej refleksji. Tak, do przeczytania, odwiedzenia. Bądź odwrotnie. Tak, bądź odwrotnie, zależy od tego, czy ktoś jest wzrokowcem, prawda, tak jak moja Ola, ale to jest, wydaje mi się, że tam wrócimy nieraz. A tą książkę przeczytałem ze 2 czy 3 razy i mi się wydaje, że to też nie jest ostatni raz. Także w podzięce też może autorowi tej książki, panu Filipowi Springerowi i z szacunku dla wszystkich ludzi, którzy podejmują różne wysiłki, żeby tą Miedziankę w jakiś piękny sposób reaktywować na nowo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka. I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.